Dzień dobry Państwu, nazywam się Julia Bojczuk i witam w programie Planetarium. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od miłosnych zawirowań w życiu gwiazd. Zobaczymy też, co się działo podczas tegorocznej gali rozdania nagród przez Amerykańską Akademię Filmową, a wisienką tego odcinka będą kreacje gwiazd, a także ich wpadki, które zapamiętamy na długie, długie lata. Ostatnie tygodnie udowadniają, że nic w życiu nie jest przesądzone i tak oto Kuba Wojewódzki spodziewa się dziecka, a Antek Królikowski stracił zaufanie swoich fanów. Oto przegląd najgłośniejszych miłosnych wyznań w polskim showbiznesie. Najpierw Kuba Wojewódzki ogłosił, że spodziewa się dziecka. Zrobił to w dość typowy dla siebie sposób, dlatego media podeszły do tej informacji z dystansem. Jak się okazuje, ta nowina to nie żart. Przy okazji kolejnego już wywiadu Wojewódzki zdradził płeć swojego potomka. 60-letni dziennikarz poinformował, że prawdopodobnie spodziewa się córeczki. Niestety, ale tożsamość jego partnerki nie jest znana. Na Instagramie możemy znaleźć tylko jedno tajemnicze zdjęcie, na którym para stoi odwrócona do obiektywu tyłem. Wesołą nowinę przekazała Lara Gessler. Ona i Piotr Szeląg spodziewają się drugiego dziecka. Restauratorka poinformowała o tym przy okazji instagramowego składania życzeń swojemu partnerowi. Zamieściła przy tym wymowne nagranie, na którym podchodzi do męża, eksponując widoczny już ciążowy brzuszek. Spostrzegawczy fani zauważyli, że ma na sobie tę samą sukienkę i jest w tym samym miejscu, w którym ogłosiła swoją pierwszą ciążę ponad 2 lata temu. Ale rodzina Gesslerów świętuje podwójnie. Kilka dni wcześniej niekwestionowana gwiazda social mediów Magda Gessler poinformowała o zaręczynach. Gwiazda kuchennych rewolucji przyjęła bowiem oświadczyny swojego wieloletniego partnera. Trzecim mężem gwiazdy będzie Waldemar Kozerawski, lekarz specjalizujący się w medycynie rodzinnej i estetycznej. Powiększyła się także rodzina Lewandowskich. W skromne progi domu państwa Lewandowskich zawitała suczka o imieniu Bella. Klara w siódmym niebie. Laurka na razie z dystansem, Robert dalej rodzynkiem. Bella mocno zaciekawiona, a ja? Zastanawiam się, jak ustawić logistykę nowych obowiązków. Najważniejsze, że razem, że szczęśliwi, że w końcu w komplecie, napisała na swoim profilu na Instagramie Anna Lewandowska. Zaskoczyć nas postanowiła Ania Rubik. Wydawało się, że top modelka od dłuższego czasu jest w związku z australijskim artystą Adrianem Steirnem. Artysta towarzyszył jej ostatnio podczas misji humanitarnej w Ukrainie. Pomogli lokalnej społeczności w walce ze skutkami wojny, a w wolnej chwili fotografowali zabytki UNESCO. Według spekulacji zakochani spotykają się od 2017 roku. A wielki powrót ogłosili Jessica Mercedes i Kuba Karaś. Zanim to się jednak stało, była podróż po Stanach i nagłe zerwanie, które do dziś nie zostało skomentowane przez samych zainteresowanych. Jednak teraz to wydaje się bez znaczenia, bo członek zespołu The Dumplings opublikował post, którym zasugerował, że wybranką jego serca wciąż jest Jessica. Najwidoczniej Mercedes urzekły te słowa, bo na jej Instagramie pojawiła się obszerna relacja z wypadu we francuskie Alpy, a pośród licznych nagrań i zdjęć ze stoku ukryła się też wspólna fotka z Karasiem. Wszelkie gale dają sporo możliwości do tworzenia memów, wykorzystując zdjęcie zrobione z zaskoczenia gwiazdom. Podczas tegorocznej gali Oscarów aż 5 gwiazd walczy o miano tego najbardziej pożądanego. Pora zobaczyć, które obrazki przypadły do gustu internautom. Zaczynamy od Nicole Kidman, która nie panowała nad swoją mimiką podczas uroczystej gali. Fotoreporterzy wykorzystali ten moment i stworzyli serię niepozowanych fotografii 54-letniej aktorki. Jedno ze zdjęć szczególnie przypadło do gustu internautom, którzy wykorzystali ujęcie do skwitowania szeroko komentowanej reakcji Willa Smitha. Działania Zendai także wpadły w oko kamerom, a dokładnie moment, w którym wyciągnęła telefon i zaczęła SMS-ować. Gwiazda filmu Dune najwidoczniej była znudzona żartami, jakie padały ze sceny, więc postanowiła sprawdzić, co dzieje się u jej znajomych. Nie spodziewała się jednak, że sama zostanie hitem sieci, ale to nie wszystko. W tym samym momencie smartfon wyciągnął także Andrew Garfield. Internauci szybko dorobili historię, jakoby ta dwójka komentowała między sobą gafy tegorocznej gali.
Wiralem stała się także oszałamiająca reakcja Lupity Nyong'o na uderzenie Willa Smitha w Chrisa Rocka. Zdobywczyni Oscara miała tę nieprzyjemność, że znalazła się na celowniku kamer, gdy tylko Will wrócił na swoje miejsce. Jej wachlarz min mówi więcej niż tysiąc słów. Nie trzeba zatem wspominać, że stała się pożywką dla niektórych przezabawnych memów. Obiektem żartów stała się także stylizacja Kristen Stewart. Złamanie regulaminu gali i przybycie w shortach spowodowało sporo sensacji. Internet zapłonął od porównań jej kreacji do spotkań online, dokładnie tych, gdzie widać jedynie nas od pasa w górę. Według jednego z użytkowników Stewart wygląda, jakby chwilę temu miała rozmowę o pracę odbywającą się na platformie Zoom i prosto po niej przyszła na Oscary. Tymczasem Twitter nie mógł powstrzymać się od drwin na temat ogromnej różnicy wzrostu pomiędzy Jacobem Elordim, który mierzy 196 cm, a Rachel Zegler, która jest znacznie niższa, bo ma zaledwie 157 cm. Muszę przyznać, że czujne oko i refleks operatorów kamery to niedoceniona umiejętność obecnych czasów, a już po krótkiej przerwie zaskakujące kreacje gwiazd podczas tegorocznej gali Oscarów prosto z Hollywood. 94. gala rozdania Oscarów przeszła do historii, a my przyglądamy się najpiękniejszym kreacjom, jakie pojawiły się na tegorocznym czerwonym dywanie. Jessica Chastain w tym roku nagrodzona została przez Akademię złotą statuetką w kategorii najlepsza aktorka. Choć większość zgadza się z wyborem Akademii, to niektórzy mają zastrzeżenia co do jej stylizacji. Zdania w sieci co do kreacji domu mody Gucci są bardzo podzielone. Jedni twierdzą, że kolorowy total look nie bardzo pasuje Chastain, inni natomiast zachwyceni są jej wyborem. My natomiast uważamy, że zarówno w minimalistycznych kreacjach oraz tych mega zdobionych wygląda olśniewająco. W dodatku tegoroczna gala pokazała, że nic nie jest oczywiste, a już na pewno stylizacje gwiazd. Udowodniła to Venus Williams w kreacji Elle Saab. Tenisistka w białej sukience maxi wyeksponowała dekolt i o mały włos nie zaliczyła wpadki. Choć suknia skrojona była na miarę, to w niektórych miejscach wydawała się zbyt mała. Potwierdza to zdjęcie zrobione ukradkiem, gdy po raz kolejny stanęła bokiem, aby poprawić niesforny biust. Na mistrzynię subtelnych nawiązań do motywów z przeszłości wyrasta Zendaya. Jej wariacja na temat kultowej stylizacji Sharon Stone, cekinowa spódnica z długim trenem i krótka koszula z jedwabiu była jednocześnie elegancka i mocno osadzona w trendach, a stworzył ją dla niej nie kto inny jak dyrektor kreatywny Valentino. Jennifer Garner wybrała minimalistyczną, czerwoną sukienkę i niebotycznie wysokie buty w pasującym odcieniu. Jednak projekt Brandona Maxwella ukrył drobny szczegół, dodający nieco pikanterii w ognistej kreacji. Mowa o wszytym suwaku wzdłuż dekoltu, który rozsunięty do połowy uwydatnił piękny biust aktorki. Billie Eilish pozostała wierna masywnym kreacjom, jednak tym razem odsłoniła nieco ciała. Zdecydowała się na pokazanie ramion, do których sięgały jej kruczoczarne włosy. Dom mody Gucci po raz kolejny nie zawiódł piosenkarki, która pewnym krokiem weszła na scenę, aby odebrać przyznaną jej nagrodę. Zamiast krawata, aksamitka. Andrew Garfield pokazuje, jak w nonszalancki, ale jednocześnie elegancki sposób interpretować męską klasykę. Podobnie Shawn Mendes, który zaprezentował piękny smoking od Dolce & Gabbana. We'll be right back.
tym roku naszego serca nie skradła za to Jada Pinkett Smith, choć jej mąż Will Smith zareagował jak prawdziwy dżentelmen, gdy w stronę jego żony padły dość nieprzyjemne słowa, to niestety, ale jej suknia nie powaliła nas na kolana. Była ciekawa, dom mody Paul Gaultier postarał się, aby przykuła uwagę, jednak nie w takim sensie, w jakim by mogła. Sensację wzbudziła Kristen Stewart, pojawiając się w mikrokomplecie od Chanel. Prawdę mówiąc, to jedna z niewielu stylizacji, która odsłania tak wiele. Oczywiście, co roku pojawiają się gwiazdy z głębokimi rozcięciami wzdłuż nogi, na dekolcie czy plecach, jednak Stewart jako pierwsza postawiła na rokową stylizację zaprojektowaną przez paryski dom mody. Nieco nonszalancji dodał Timothée Chalamet. Zrezygnował on z koszuli, bo najwidoczniej uznał, że świecąca marynarka projektu Louis Vuitton dużo lepiej będzie wyglądać na gołym torsie. Jego fani z pewnością nie byli na to gotowi, ale zdaje się, że właśnie takie zaskoczenia są najbardziej ekscytujące. To, że black tie nie ogranicza do wyboru nudnego smokingu, przypomina nam Nikolaj Coster-Waldau. Na czerwonym dywanie pojawił się w idealnie skrojonym garniturze w niecodziennym kolorze białym. Subtelne czarne dodatki dodały elegancji, a perfekcyjnie wypastowane buty i czarna mucha uzupełniły cały look. Ale czerwone dywany to nie tylko kreacje dopracowane w najmniejszym szczególe, to także masa wpadek. My zaprezentujemy Państwu te, które przejdą do historii. Cofnijmy się do 2015 roku, gdzie na gali wręczenia Oscarów pozująca do zdjęć Scarlett Johansson nagle stanęła w bezruchu. Powodem takiego zachowania aktorki był nieoczekiwany uścisk Johna Travolty. Aktor z zaskoczenia objął piękną Johansson w talii i nachylił się, aby dać jej całusa. Reakcja Scarlett była dla niego sporym zaskoczeniem, bo w ułamku sekundy zamieniła się w figurę woskową. Krępujące uściski wydają się nieodłącznym elementem czerwonych dywanów. W 2014 roku popularny ukraiński komik Witalij Sediuk znienacka pojawił się przed Bradleyem Cooperem i objął go w pas. Aktor wydawał się śmiać z zasadzki tego fana podczas rozdania nagród SAG, to znaczy zanim ochrona poderwała mężczyznę z nóg. To nie jak Amy Schumer rozluźni atmosferę na ściance. W 2015 roku showmanka postanowiła zrobić kawał Kim Kardashian i Kaniemu Westowi. Uznała, że padnięcie przed nimi będzie dobrym żartem i z pewnością rozbawi zebranych dziennikarzy, a także przechodzące się gwiazdy. Nic bardziej mylnego. Jej udawane spieszenie tylko zniesmaczyło celebrytów. Kanie był mocno zdenerwowany tym wybrykiem, a Kim kompletnie to zignorowała. Jakby codziennie ktoś leżał jej pod nogami. Zdezorientowanie Schumer było widoczne gołym okiem. Ale nie tylko gwiazdy wpadają na dziwne pomysły. W 2007 roku jedna z dziennikarek postanowiła przykuć się kajdankami do Hugh Granta. Gdy rozkazał jej rozpiąć żelastwo, które miał na nadgarstku, ta odpowiedziała mu, że nie ma kluczyka, przez co aktor musiał stać z nieznajomą w oczekiwaniu na przybycie policji i straży pożarnej. Choć na twarzy aktora malowała się złość, to musiał dokończyć rozpoczęte wywiady. Tym oto sposobem tajemnicza nieznajoma pojawiła się niemal na każdym zdjęciu, na którym uchwycono Granta. Ta wpadka spowodowała, że Stella McCartney była o krok od zakończenia swojej kariery. Projektantka mody podczas pozowania na czerwonym dywanie nieświadomie zahaczyła obcasem o długą spódnicę Rihanny. Na szczęście w porę się zorientowała, bo gdyby poszła choć o krok dalej, Barbadoska zamiast kreacji zaprezentowałaby swoją bieliznę. A to, że sukienka potrafi przysporzyć dużo więcej problemów, wie Jennifer Lawrence. Zdobywczyni Nagrody Akademii Filmowej, jak już wielokrotnie udowodniła, nie należy niestety do kobiet, które poruszają się z największą gracją i starannością. Najbardziej pamiętnym jej upadkiem był ten z 2012 roku, kiedy krocząc po odbiór statuetki Oscara, potknęła się na schodach przed sceną. Choć niemal od razu na ratunek przybiegli inni aktorzy, to zażenowanie samo malowało się na jej twarzy. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia. Widzimy się w czwartek o godzinie 16:30.